Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Technikaliach. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zmieniło się moje studio, o nowej akustyce, o green screenie, przynajmniej to, czego się dowiedziałem do tej pory, a jeszcze wiele wiedzy przede mną. I muszę posiedzieć z miesiąc albo dwa, żeby trochę nabrać doświadczenia. A tymczasem zapraszam. Zacznijmy sobie może od akustyki. Chociaż to, co będziecie słyszeli tutaj, nie do końca będzie dobre, bo po pierwsze mikrofon jest odwrócony ode mnie, po drugie wszystko zależy od tego, w którym miejscu w tym pokoju się stoi, jakby ten dźwięk się rozchodzi inaczej. Tu, gdzie jestem teraz, w jednym z narożników, jest spore echo. Im bliżej jestem stanowiska pracy, tym echo to będzie mniejsze, a tak naprawdę jeszcze dużo przede mną pracy. To, co zrobiłem do tej pory, to założyłem dwa panele, takie tłumiące. One mają długość około 2 metrów, metra szerokości i działają bardzo dobrze. Jakby już po założeniu pierwszej tej pianki miałem takie wrażenie, że ten pokój został mocno wygłuszony. Tylko właściwie ciężko tu estetyka. Ona fajnie wygląda z daleka, bo to się wszystko ładnie zlewa w takie charakterystyczne kształty, ale zakładanie tego potrafi być dosyć uciążliwe. Klej dobrze chwyta i to od razu. I właściwie jeden problem jest taki, że ta pianka się rozciąga podczas zakładania i no nie sposób przewidzieć, jaką długość osiągnie, więc tu mi się trochę to minęło. No tak, nie mam listek przypodłogowych, ale to zupełnie inna sprawa, tak trochę work in progress ciągle w tym studiu i w ogóle w tym domu. Ale tak czy inaczej te panele bardzo fajna i przyjemna rzecz. To u ziemniaka, bo Ziemniak TV, u niego podejrzałem te rzeczy, on się bardzo dobrze na tym zna. Też zresztą jego pytałem o zdanie. Zresztą też, żeście mi często pisali w komentarzach, bym się w te panele zaopatrzył i one są faktycznie skuteczne. Mam kupionych w sumie 5. 2 założyłem, 3 jeszcze przede mną. Założę je sobie tutaj nad szybą i na suficie, bezpośrednio nad tym stanowiskiem, gdzie nagrywam. Szyba jest fantastycznym rozwiązaniem. Fajnie przez nią można sobie zerknąć i to fajnie wygląda z zewnątrz. Ale jednak szyba też odbija dźwięk w sposób dosyć charakterystyczny i utrudnia parę rzeczy. No i tyle. Mikrofon wisi na... Pierwszy raz właściwie miałem ten od Roda Stelaż wysięgnik, kupiony już jakiś czas temu, dopiero tutaj postanowiłem go sobie zainstalować i muszę przyznać, że jestem zadowolony. Jeden z większych problemów z mikrofonami jest taki, że kiedy stoją na stole, to każde uderzenie, każde przesunięcie myszki jakieś głośniejsze powoduje, że to się jakby przenosi do gry i jest odczuwalne. I to jest kłopot dzięki temu, że mam tutaj takie ten wysięgnik. Te problemy zupełnie mi zniknęły, zatem ostatecznie jakość audio i tak będzie lepsza. Tu jest dużo sprzętów takich, o których kiedyś poopowiadam. Nie robiłem już jakiś czas technikaliów, a to dlatego, że nie miałem zbyt dobrych warunków do tego. Teraz mam wreszcie okazję I muszę przyznać, że zgromadziło mi się trochę sprzętu, który testowałem od dłuższego czasu. Między innymi słuchawki, o których Wam opowiem i klawiatury, z których korzystam. Ale dużo by gadać. No dobra, a teraz kilka słów na temat green screena. No, w żadnym razie nie jestem ekspertem w tej materii. Dopiero wczoraj sobie zainstalowałem to wszystko, ale też spędziłem cały dzień czytając w internecie i próbując uzyskać optymalne ułożenie tego całego sprzętu. Wszystko zależy od tego, jaki macie pokój, jakie macie światło. Ja akurat mam to szczęście, że mogę sobie światło z zewnątrz zupełnie wyeliminować, więc kiedy raz sobie ustawię jakieś określone warunki światła tutaj, to one pozostają do końca takie same. Teoretycznie zmienia się to, co się pojawia na monitorze, a jako że monitor jest duży, to światło, które ten monitor robi, też może mieć wpływ na to, co się dzieje na green screenie. Jakby najważniejsze w green screenie nie do końca jest to, by go dobrze oświetlić, dlatego że oświetla się po to, by uzyskać jednolitą powierzchnię o niezmiennym kolorze. To jest jakby najbardziej istotne, wtedy można bardzo fajnie wyciąć ten green screen. Ja próbowałem na wiele sposobów. Idealne ustawienie jest takie, kiedy green screen znajduje się bezpośrednio za stanowiskiem do pracy. Czyli jak tu mam fotel, to green screen powinien być dokładnie w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, ze światłami z prawej i z lewej strony. Ja tak ustawiłem pierwotnie, ale ja niespecjalnie lubię, kiedy kamera zerka na mnie prosto, kiedy ja jestem wpatrzony w kamerę grając. Wolę, kiedy to się odbywa pod kątem, zatem kamerkę przestawiłem na ten monitor tutaj, obok. I ona jest skierowana pod kątem na mnie i za mną, dlatego za mną pod kątem jest green screen. Ale to trochę utrudnia mi oświetlenie. Będę miał zmienną ostrość, bo tu dużo jest świateł i dużo obiektów.
Musiałem zatem pokombinować z oświetleniem i to wam za chwilę pokażę. No dobrze, musiałem zrobić krótką przerwę, bo mi się rozładowała bateria w kamerze. Zatem oświetlenie tego green screena. Jako że postanowiłem go ustawić trochę niekonwencjonalnie, to musiałem dostosować parę rzeczy. Po pierwsze, ja chcę mieć trochę miejsca tutaj, żeby przechodzić. On i tak zajmuje sporą część tego pomieszczenia, ale przynajmniej mogę wyjść z pokoju dzięki temu, że te lampy mi nie stoją gdzieś z boku. Próbowałem wiele rzeczy, ale okazało się, że najlepsze możliwe ustawienie to te dwie lampki, które są tutaj. Ta pierwsza, która jest tak oślepiająca po prawej stronie, to jest, zdaje się, 5,5 tysiąca lux. Jeżeli was to interesuje, 5000 lux to jest światło na zewnątrz w taki zachmurzony dzień. W słoneczny dzień to jest 100 tysięcy lux, to czegoś takiego bym tutaj nie chciał uzyskać. To jest żarówka, która ma 85 W, więc nie jest specjalnie energożrąca. Przy okazji też nie nagrzewa się. To jest energooszczędna żarówka. A tu mam zwykłą, żółtą, taką standardową. Połączenie tych świateł odbijanych od ściany praktycznie, chociaż tutaj odbija się od tej pianki, którą zakładałem wcześniej, żeby trochę izolować. Dzisiaj ją zdejmę swoją drogą, chociaż prawdopodobnie tam, w tamtym miejscu będzie kolejny panel akustyczny, ale jeszcze o tym będę musiał pomyśleć. To światło odbija się na tyle dobrze, że oświetla mi cały green screen jednolicie. Tam oczywiście są jakieś załamania, są jakieś nierówności. Szczęśliwie jest to ustawione tak, że cień rzucany przez mój fotel znajduje się zawsze za mną, więc ja go i tak ukrywam. Więc ten cień, który normalnie byłby szkodliwy, nie wpływa negatywnie na odbiór. Znaczy, ustawiamy światła tak, by padały na green screen za nas, by uniknąć właśnie tego ewentualnego cienia. Próbowałem jeszcze inną opcję. Ustawiłem sobie tutaj z tyłu dodatkowe światło. Zaraz je odpalę, będzie bardzo jasno. Tutaj. Pomyślałem, że to też jest niegłupie rozwiązanie, jako że ten green screen przepuszcza światło oczywiście. I to też działało do pewnego stopnia, ale ta odległość między światłem tutaj a green screenem jest na tyle niewielka, że na ekranie pojawia się jakiś jeden taki bardziej prześwietlony punkt i te kolory są nierówne. Chociaż tego nie widać tutaj, ale są. Gdybym mógł tą lampę przesunąć gdzieś jakiś metr do tyłu, to byłoby lepiej. Problem tylko pojawia się taki, że kiedy nagrywacie coś kamerą i za waszymi plecami obraz jest jaśniejszy niż wasza twarz, to wasza twarz wydaje się być znacznie ciemniejsza. Zatem zależy mi na tym, żeby z tyłu za mną było zawsze troszkę ciemniej. Zatem wyłączymy sobie to. Dzięki temu, że jest ciemniej, moja twarz jest wyraźnie oświetlona właśnie od tych lampek tutaj. To wszystko taka jest, szczerze mówiąc, prowizorka. Ja nie studiowałem tego wcześniej. Praktycznie wczoraj spędziłem cały dzień dopasowując te lampy. Trochę się namęczyłem. Jak powiedziałem chyba wcześniej, jeżeli posiedzę trochę przy tym green screenie, trochę pobadam ustawienia dokładniej, popytam ludzi, którzy się na tym znają, to pokażę wam prędzej czy później takie technikalia, które będą tylko o tym i o tym, jak to ustawić dobrze na OBS-ie. Chociaż to nie jest żadna filozofia, już teraz mógłbym to pokazać, ale nie chcę, bo pewnie będzie dużo rzeczy, których mogę się dowiedzieć z czasem i lepiej z tym poczekać. No i tyle. Tak to wygląda w tej chwili. Ja jestem zadowolony. Nie jestem jeszcze do końca zadowolony z audio. Dzisiaj będę spędzał ten czas po południu i ustawiał sobie dodatkowe panele akustyczne. I to powinno już idealnie zadziałać. Ale jest okej. Jest okej. Ja byłem mocno przerażony tym studiem na początku, bo jakby dbam o wiele szczegółów związanych... Czekajcie, czemu mamy tak rozmawiać? Dbam o wiele szczegółów związanych z nagrywaniem. To jest dla mnie cholernie istotne. I jakby zupełnie nie pomyślałem o tym, że to pomieszczenie będzie miało jakąś dziwną akustykę. O wszystkim pomyślałem. O komputerach, o monitorach, żeby to wszystko dobrze ustawić. O lampach, żeby świeciły, żeby się odbijały od tych białych ścian. Ale zupełnie do głowy mi nie przyszła akustyka. I tak naprawdę ten green screen, który znajduje się tutaj, w tym pokoju, to nie jest dlatego, że ja chciałem być wycinany z tła, bo to jest takie nowatorskie. Ja bardzo lubiłem swoją ramkę, w której byłem i ona, zawsze starałem się ją dopasować do ekranu nagrania, ale ten green screen powoduje jakby dodatkową zmianę w akustyce pomieszczenia. I ten dźwięk się inaczej rozchodzi i on zdecydowanie pomógł tutaj. A potem jak go zobaczyłem na ekranie, to uznałem, że może faktycznie nie jest tak źle. To jest dosyć atrakcyjny pomysł. I dzięki temu, że ja nie jestem w ramce, mogę być większy. To znaczy, mogę być większy, ale nie zabierać więcej ekranu. Bo też nie zależy mi na tym, żebym ja na pół ekranu tam był i żebyście moje miny mogli podziwiać w horrorach.
ale zależy mi na tym, żebym był wyraźnie widoczny. I teraz mogę być odrobinę większy, a tak naprawdę zabieram trochę mniej miejsca na ekranie niż ta ramka poprzednio. No dobra, znowu mi się kończy bateria w kamerze, zatem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. I słuchajcie, ten sprzęt, który mam, jest bardzo prowizoryczny. Jeżeli znajdziecie albo znacie jakiś sprzęt, który jest lepszy jakościowo, bo tutaj już parę rzeczy mi się popsuło, jakiś włącznik do lampy i tak dalej, to jest tanie, takie na szybko kupione. Jeżeli znacie takie sprzęty gdzieś, to możecie spokojnie w komentarzach wklejać jakiś link do Allegro, ja sobie to przejrzę i być może kupię coś ciekawego i potem to pokażę i o tym poopowiadam. Zatem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie rady, jakie mieliście dla mnie do tej pory i dziękuję za przyszłe rady, ja z przyjemnością je czytam i z przyjemnością z nich korzystam. Trzymajcie się, hej, hej!